Statek. Doskoczysz? Nie doskocz. Czyli jesteś inny, bo inni doskakują. Tylko nie ty. Dobra, spróbujemy z innej strony. Ta pioseneczka, ja pitole. No tak, ty się zabijesz. Okej. Okej. Kurde. Co tam to trzeba jakoś wyrównać? A się po co? Nie wiem. Może wy mi powiecie, jak wiecie. Albo sami się niedługo dowiemy. Okej, coś się wykombinuje. No patrzcie, przez tą skrzynkę się cały czas... Patrzcie. Aha, to może powinienem na te... No patrzcie. Kupia skrzynka. Nie lubię cię. Aha, to tam się nie dostaniemy. Czego sprawić, żeby tamto opadło, tylko że za bardzo nie ma możliwości tam dojścia. Aha. Chyba że to się zrobi tak. Tak, i teraz tam nie wyjdę. Chwila, najpierw muszę walnąć se takie o kamikadze... No. Wkurzający jesteś czasami, książę. Ze bajki. Dobra. Jakieś kanały. To jest bardzo dobrze, bardzo dobry respekt. Chociaż nie wiem, co to ma wspólnego z respektem, ale też czego. O, po prostu muszę sobie czasami powiedzieć respekt. Okej. Teraz się jakoś... O co tu chodzi właściwie? Czy niby tam mamy się dostać? Okej. No dobra, przelagowało.
Okej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Okej. A, i tu jeszcze spraszczyzna. Sorry, tak. Więc... co ty robisz? Okej. Jeszcze została tylko jedna. Wiecie, co z nim zrobić. Aha. I zrobione. Okej, teraz to się będzie podnosiło 3 dni. Wiecie, jak my bardzo kochamy czekać, aż się coś załaduje. Ale to szczegół. A tak właśnie Maxomax 1 przy okazji, tak jak mi mówił, że horror mam nagrać, to jeszcze napisał dwa komentarze. Pierwszy do pierwszego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Nockrójkę i drugi do ostatniego. Ani kroku dalej! Jestem zaskoczony, że udało ci się przedrzeć przez moje wierne sługi. Zaskoczony, ale również rozwścieczony. Pozbawiłeś mnie mych najmocniejszych sojuszników. Niegrzecznością byłoby nieodpłacenie ci tym samym. Fara będzie świetną królową, odpowiednią dla Boga. Chociaż będziemy musieli wprowadzić parę modyfikacji. Puść ją! Zachowujesz się, jakbyś miał w tej sprawie coś do powiedzenia. A nie masz. Przywitaj się! Książę został rzucony w objęcia śmierci w najciemniejszą z dziur. Pozbawiony Fara daleko od wezyra. A ostrzegano go, że jego podróż nie skończy się dobrze. Ale... nie bądź zaskoczony. Transformacja księcia uratowała go. Czasami z choroby może wyniknąć coś dobrego. Czasami. Mam kontynuować od tego miejsca. Dobrze, to świetne miejsce, żeby zacząć opowieść. No dobra. Znowu pozbawiłeś nas zwycięstwa. Ile razy cię przestrzegałem, że z pościgu za tą dziewczyną nie wyniknie nic dobrego. Nie bylibyśmy tutaj, gdybyś był skupiony na zadaniu. Dość! Tylko mnie obrażasz i wyzywasz. Nie wiem, co planujesz, ale wiem, że ci nie ufam. I wstydzę się, że kiedykolwiek ufałem. Mam jedynie szlachetne zamiary. Rozumiem już, co znaczy być szlachetnym. Ty nie masz z tym nic wspólnego. Ty zadufany w sobie Wytrzymywałem z tobą zdecydowanie zbyt długo. Bądź cicho, daj mi skończyć moje zadanie. A potem zobaczymy, co z tobą zrobić. No tak, zapomniałem, kto tu naprawdę rządzi. Okej, to pozbijamy to trochę. Tak nam to się nie przyda. Okej, okay. O, przelagowało. Ale to nie nowość, w moich zagrajmy. Więc nikt nie jest zaskoczony. Ale to szczegół.
kabietka. Okej. Okej. Zdychacie. Nic nie ma. Kosy. Dawajcie, dawajcie. Okej. To będzie tak łazić w kółeczka. Znaczy biegać. Czyli my dalej biegamy? Fajne to jest. Czyć tak w rzeczywistości. Okej. Strzelił swojego. Okej. Nie, to nie wróży nic dobrego. Chociaż... Nie, to nie był dobry pomysł. Chociaż tu musi być jakieś... Aha, tam. Przejść. A nie, to tędy to my przyszliśmy. Dobra, ja skoczę i... Aha, nie muszę skakać. Posłuchaj mnie dobrze, książę, i rozejrzyj się wokół siebie. Jesteś w studni, ale czy słyszysz wodę? Czujesz jej mokre objęcia? O, wydaje mi się, że jej nie ma. Chyba wezyr ją osuszył. Jak sądzisz, jak długo będziesz w stanie wytrzymać? Jak długo utrzymasz kontrolę nad swoim ciałem? Okej. Już się książę fochną na nasze alter ego. Tik tak, książę, tik tak. Okej, tu mamy. To była taka. Chce ci się pić? Czujesz suchość w ustach? O, rozpraszam cię? Mnie czy to nie powstrzymasz, szefie?
Aha, przelagowało.